Natura jest największą artystką naszej planety. Na przestrzeni milionów lat stworzyła miejsca, które wydają się wręcz nierealne. W tym filmie zabierzemy Was w niesamowitą podróż, w czasie której pokażemy 50 cudów natury w różnych zakątkach świata. Zapraszamy na wycieczkę do najpiękniejszych miejsc na świecie. Lodowiec Perito Moreno znajduje się w argentyńskim parku narodowym Los Glaciares w Patagonii. Jest jednym z najbardziej znanych lodowców na świecie ze względu na spektakularne zjawisko załamywania się ogromnych kawałków lodu do jeziora. Perito Moreno jest jednym z niewielu lodowców na świecie, który nadal się powiększa i przesuwa o nawet 2 metry dziennie. Lodowiec ma powierzchnię ponad 250 km², co oznacza, że jest większy od powierzchni stolicy Argentyny, czyli Buenos Aires. Jego ściany lodowe osiągają zaś wysokość do kilkudziesięciu metrów nad powierzchnią wody. Wodospady Iguazu to imponujący system wodospadów na granicy między Argentyną a Brazylią. Ponad 270 odrębnych progów skalnych o łącznej szerokości 2 km tworzy jeden z największych kompleksów wodospadów na świecie. Najwyższą kaskadą wodospadów Iguazu jest Diabelska Gardziel, która osiąga wysokość ponad 80 metrów. Większa część wodospadów, bo aż 80%, znajduje się po stronie argentyńskiej. Salar de Uyuni w Boliwii. Solnisko, które jest pozostałością po wyschniętym słonym jeziorze na obszarze płaskowyżu Altiplano w Andach. Położone jest na wysokości ponad 3600 metrów nad poziomem morza i zajmuje powierzchnię ponad 10 tysięcy km², co czyni je największym solniskiem świata. Salar de Uyuni pokryte jest około 10 miliardami ton soli, która tworzy grubość dochodzącą nawet do 10 metrów. Szacuje się, że na obszarze solniska znajduje się ponad 50% zasobów całej soli na świecie. Salar de Uyuni najpiękniej prezentuje się w porze deszczowej, bo przykryte jest wtedy cienką warstwą wody i przypomina taflę lustra. Peruwiańska Góra Wanikunka, zwana również Górą Siedmiu Kolorów lub Tęczową Górą, leży w Andach na wysokości 5200 metrów nad poziomem morza. Niezwykłe kolory góry to dzieło samej natury. Zawdzięcza je różnym minerałom i substancjom zawartym w skałach, takim jak glina, piaskowiec, fango, margiel czy limonit. W czasie wspinaczki na Tęczową Górę można spotkać alpaki, lamy oraz wikunie andyjskie. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo pomoże nam to w rozwoju tego kanału. Wyspy Galapagos, zwane inaczej Wyspami Żółwimi, to archipelag kilkunastu wulkanicznych wysp i jeszcze większej liczby małych wysepek, które są położone na Oceanie Spokojnym. Leżą na styku wielkich płyt tektonicznych, co czyni je najbardziej aktywnym sejsmicznie rejonem świata. Z uwagi na położenie wysp i to, że większość ich obszaru zajmuje Park Narodowy Galapagos, nadal są one naturalne i dzikie. Szacuje się, że około 80% ptaków oraz 97% gadów i ssaków lądowych to endemity, czyli zwierzęta, które nie występują w żadnym innym miejscu na świecie. Na Galapagos żyją między innymi żółwie słoniowe, legwany morskie i lądowe oraz pingwiny równikowe.
Lasy deszczowe Amazonii to największy na świecie wiecznie zielony las, który zajmuje powierzchnię ponad 5,5 miliona kilometrów kwadratowych i rozciąga się na terenie 9 państw Ameryki Południowej. Lasy Amazonii są nazywane zielonymi płucami świata. Las deszczowy Amazonii podzielony jest na poszczególne piętra, na których żyją różne organizmy przystosowane do określonej ilości światła i rodzaju pożywienia. Według szacunków jest to około 40 tysięcy gatunków roślin, 1300 gatunków ptaków, 3000 różnych rodzajów ryb, 430 gatunków ssaków oraz 2,5 miliona różnych gatunków owadów. Park Narodowy Lençóis Maranhenses leży na północnym wschodzie Brazylii. To nisko położony i okresowo zalewany obszar, pokryty dużymi białymi wydmami. Na pierwszy rzut oka wygląda jak pustynia, ale tak naprawdę pustynią nie jest. Ze względu na położenie w pobliżu niziny Amazonki, występuje tu pora deszczowa. Pomimo tego nie rośnie tu żadna roślinność, a woda zbiera się w zagłębieniach między wydmami, bo warstwa nieprzepuszczalnych skał leżąca pod piaskiem nie pozwala jej wsiąkać w głąb. Powstają w ten sposób kolorowe laguny otoczone piaskiem. Roraima to góra owiana wieloma tajemnicami. Mieszkańcy pobliskich terenów nazywają ją Tepui, co znaczy dom bogów. Roraima była inspiracją dla Artura Conana Doyle'a do napisania powieści Zaginiony świat. Według wierzeń góra ta to tak naprawdę ścięty pień olbrzymiego drzewa. Góra Roraima to jedna z gór stołowych o wysokości ponad 2800 metrów nad poziomem morza, położona na terenie Wenezueli, Gujany i Brazylii. Charakteryzuje się stromymi ścianami i płaskim wierzchołkiem o powierzchni ponad 30 km kwadratowych. Jest on ostoją licznych gatunków endemicznych, które stanowią około 65% flory. Park Narodowy Carlsbad Caverns zajmuje powierzchnię prawie 190 km kwadratowych i obejmuje ochroną system 83 jaskiń. Najpopularniejszą jest Lechuguilla Cave, siódma pod względem długości na świecie i jedna z najgłębszych w Stanach Zjednoczonych. Główną atrakcją Parku Narodowego jest jaskinia Carlsbad, z imponującą wielką salą, która jest ozdobiona stalaktytami, stalagmitami i innymi formami naciekowymi. Zamieszkuje ją populacja molosów meksykańskich, czyli nietoperzy zwanych potocznie Meksykanami. Park Narodowy Wielkiego Kanionu znajduje się w Stanach Zjednoczonych i powstał dzięki rzece Colorado, która przez miliony lat drążyła go w płaskowyżu Colorado. Wielki Kanion to jedno z największych dzieł erozji na świecie, sięgające ponad 1,6 km głębokości, z olbrzymimi ścianami skalnymi ukazującymi różnorodne warstwy geologiczne. Wielki Kanion uważany jest za największy przełom rzeki na świecie. Jego długość wynosi 446 km, a szerokość od 800 metrów do prawie 30 km. The Wave to niezwykłe formacje skalne, które można zobaczyć na pustyni w rezerwacie Para Canyon na granicy stanów Arizona i Utah.
Formacje The Wave charakteryzują się hipnotyzującym wzorem falowanych czerwonych piaskowców, które zostały ukształtowane przez erozję wiatru i deszcz. Aby odwiedzić to miejsce, konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia, ponieważ liczba odwiedzających jest ograniczona do kilkudziesięciu osób dziennie. Park Narodowy Skalnych Łuków to park narodowy położony w południowo-wschodniej części stanu Utah w USA. Znany jest z niezwykłych formacji skalnych, w tym ponad 2000 naturalnych łuków skalnych, które powstały w wyniku erozji. Park oferuje również imponujące widoki na czerwone skały, strzeliste szczyty i iglice, balansujące skały oraz kilka punktów widokowych. To świetne miejsce do podziwiania pięknych zachodów słońca. Park Narodowy Hawajskich Wulkanów ma powierzchnię ponad 1300 km2 i chroni przede wszystkim księżycowy krajobraz wulkanów Mauna Loa i Kilauea, który uchodzi za najbardziej aktywny wulkan na świecie. Scenerię parku tworzą potoki lawy, płynącej i zastygłej, a także dymiące kratery i fumarole oraz kaldery wulkaniczne. Wybrzeże na Pali to malowniczy odcinek wybrzeża na wyspie Kauai na Hawajach. Charakteryzuje się stromymi, klifowymi formacjami skalnymi, bujną roślinnością i zapierającymi dech w piersiach widokami. Majestatyczne góry z poszarpanymi szczytami, klifowymi formacjami skalnymi, bujną roślinnością, jaskiniami, wodospadami i głębokimi dolinami to jeden z najpiękniejszych widoków na świecie. Z tego też względu kręcono tutaj m.in. sceny do Parku Jurajskiego Stevena Spielberga. Park Narodowy Yosemite leży w górach Sierra Nevada w środkowej części Kalifornii i zajmuje powierzchnię ponad 3000 km2. Najsłynniejszym miejscem jest Dolina Yosemite, która słynie z przepięknych widoków. Znajduje się tu wiele wodospadów, granitowych urwisk, czystych potoków, turkusowych jezior oraz skupiska mamutowców olbrzymich, zwanych sekwojami. Park Narodowy Yellowstone to najstarszy park narodowy na świecie. Zajmuje tereny rozległego wulkanicznego płaskowyżu, pod którym kryje się olbrzymi superwulkan, który w przeszłości dokonywał rozległych zniszczeń. Park Narodowy jest rozcięty głębokim wąwozem rzeki Yellowstone i można w nim zobaczyć gejzery, gorące źródła, wulkany błotne, fumarole i imponujące wodospady. Na terenie Parku Narodowego Yellowstone znajduje się Grand Prismatic Spring, czyli największe w USA gorące źródło. W ciągu jednej minuty wydobywa się z niego około 2000 litrów wody, której temperatura wynosi od 60 do 80 stopni Celsjusza. Wodospad Niagara leży na granicy kanadyjsko-amerykańskiej.
Tworzy go rzeka Niagara, płynąca z jeziora Erie do jeziora Ontario, która pokonuje prawie 100-metrową różnicę poziomów. Wodospad Niagara tworzą trzy położone bardzo blisko siebie wodne kaskady. Rozpościerają się na długości ponad 1100 metrów, tworząc olbrzymi zespół wodospadów, które przelewają kilka milionów litrów wody na sekundę. Park Narodowy Banff znajduje się w sercu gór skalistych na powierzchni ponad 6,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. To najstarszy park narodowy w Kanadzie, pełen lodowców, jezior polodowcowych i gorących źródeł. Park słynie z malowniczych krajobrazów i turkusowych jezior, w tym popularnych Lake Louise i Lake Moraine, które są jednymi z najpiękniejszych jezior na świecie. Zorza polarna to niezwykłe zjawisko świetlne na niebie, które występuje głównie za kołami podbiegunowymi, chociaż w sprzyjających warunkach może być też widoczne w innych miejscach. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora Borealis, a południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora Australis. Zorza polarna widoczna jest jako taniec świateł w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym, fioletowym, różowym, białym i bordowym. Kolor zorzy zależy przede wszystkim od tego, z jakim gazem ziemnej atmosfery zajdzie w reakcję. W przypadku zetknięcia z tlenem zorza przybiera kolor zielony lub czerwony. Jeśli z azotem, zorza ma kolor bordowy i fioletowy. Zderzenie cząsteczek z mieszaniną azotu i tlenu daje barwę żółtą, a z wodorem i helem niebieską i fioletową. Islandia to kraj i wyspa położona na granicy Oceanu Arktycznego i Oceanu Atlantyckiego, która zachwyca naturalnymi i dzikimi widokami i krajobrazami nie z tej ziemi. Islandia jest nazywana krainą ognia i lodu, bo aktywne wulkany i gorące źródła termalne występują tu obok lodowców, które zajmują prawie 11% powierzchni wyspy. Islandia położona jest w rowie między płytami tektonicznymi, dlatego charakteryzuje się wysoką aktywnością geologiczną. Na Islandii można zobaczyć zorzę polarną, a także doświadczyć zjawiska białych nocy. Fiordy to głębokie i wcięte w głąb lądu długie zatoki z charakterystycznymi stromymi i wysokimi brzegami. Są pozostałością po cofającym się lodowcu, który wydrążył w lądzie korytarze zalane później wodą morską. Bardzo często jeden duży fiord ma więcej rozgałęzień, tworząc sieć kolejnych mniejszych fiordów. Norwegia ma największą liczbę fiordów na świecie, dzięki bardzo długiej linii brzegowej, która ma ponad 20 tysięcy kilometrów długości. Klify Moheru to spektakularne klify, które ciągną się przez 14 kilometrów wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego na zachodnim wybrzeżu Irlandii. W najwyższym punkcie mają ponad 200 metrów wysokości. Zbudowane są z wapieni i piaskowców i są domem dla odpornych roślin, ukrywających się zwierząt i gniazdujących ptaków, w tym najszybszego na świecie sokoła wędrownego. Klify Moheru były scenerią dla takich filmów jak Asterix i Obelix
i Harry Potter i Książę Półkrwi. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich to wyjątkowe miejsce, które skrywa nasz kraj. Pomimo tego, że nazywa się ten region Krainą Tysiąca Jezior, jest ich tu o wiele więcej, bo ponad 2,5 tysiąca. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich obejmuje środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni ponad 1700 km2, z czego prawie 500 km2 zajmują jeziora. Mazury to przede wszystkim krajobraz polodowcowy z licznymi jeziorami, bagnami i lasami, w które wplatają się rozległe pola, łąki i pastwiska. Znajduje się tu szereg rezerwatów przyrody i Mazurski Park Krajobrazowy. W Genewie w Szwajcarii można zobaczyć niezwykły spektakl natury. Połączenie dwóch rzek o zupełnie innym kolorze i gęstości. Rzeka Rodan ma głęboki turkusowy odcień i rozpoczyna swój bieg w lodowcu alpejskim. Natomiast rzeka Arw ma swoje źródło u stóp Mont Blanc i jest mleczno-brązowa i mulasta, bo zbiera po drodze osady i muły, a także dużą ilość białego piasku. Góra Matterhorn to szczyt położony w Alpach Penińskich na granicy Szwajcarii i Włoch. Zdaniem alpinistów to najpiękniejsza góra świata, która jest przy okazji jednym z najbardziej rozpoznawalnych szczytów górskich na świecie. Wznosi się na wysokość 4478 metrów nad poziomem morza i ma charakterystyczny kształt piramidy. Czy to właśnie nie tak wyobrażamy sobie idealną górę? Park Narodowy Jezior Plitwickich to malowniczy obszar położony w Chorwacji. Jego główną atrakcją jest 16 krasowych jezior, które są połączone licznymi wodospadami. Tym, co jednak decyduje o wyjątkowości tego miejsca, jest turkusowy kolor wody. Stworzono tu drewniane kładki i ścieżki, które umożliwiają poruszanie się między jeziorami. Lasy wawrzynowe na Maderze to resztki prastarych lasów sprzed milionów lat. Kiedyś porastały one większość Europy Południowej i Północnej Afryki, jednak zniszczyły je zlodowacenia. Żeby uświadomić sobie, jak stare są to lasy, warto wspomnieć, że w tym samym okresie Australia oddzieliła się od Antarktydy, wypiętrzyły się Alpy, Karpaty, Pireneje i Apeniny, a Antarktyda pokryła się lodem. Lasy wawrzynowe można zobaczyć na Maderze do dziś i zajmują one prawie 20% jej terytorium. Lanzarote wchodzi w skład archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jest wyspą księżycowych krajobrazów, której znaczną część pokrywa zastygła lawa i 300 górujących nad nią wulkanicznych stożków. Prawie nie ma tu drzew, co w połączeniu z brązową wulkaniczną powierzchnią i białymi domami, które muszą być niższe niż palma, tworzy niesamowity, wręcz nierealny widok. Największą atrakcją wyspy jest wulkaniczny Park Narodowy Timanfaya. Z
Sahara to największa gorąca pustynia na świecie, która rozciąga się w północnej części Afryki na powierzchni ponad 9 milionów kilometrów kwadratowych. Ciągnie się przez ponad 5700 kilometrów i znajduje się w granicach 11 państw. Charakteryzuje się rozległymi piaszczystymi wydmami, ubogą roślinnością, skalistymi płaskowyżami oraz dużymi różnicami temperatur. Pomimo surowego klimatu, Sahara jest zamieszkana przez różne gatunki zwierząt, które dostosowały się do życia w trudnych warunkach. Są to m.in. skoczki pustynne, antylopy Adax, owce grzywiaste, wielbłądy jednogarbne, skorpiony, warany pustynne oraz fenki. Park Narodowy Jeziora Nakuru to malowniczy obszar położony w Kenii. Jednym z głównych elementów parku jest jezioro, które słynie przede wszystkim z bogactwa gatunków ptaków, w tym flamingów, które tworzą imponujące różowe stada na brzegach jeziora. Park Narodowy Jeziora Nakuru jest także domem dla pelikanów i kormoranów. Można tu też spotkać nosorożce, lwy, lamparty i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Park Narodowy Serengeti to jeden z najbardziej znanych parków narodowych w Afryce Wschodniej, położony w Tanzanii. Nazwa parku narodowego pochodzi od słowa Serengit, które oznacza bezkresną równinę. Park Narodowy Serengeti obejmuje obszar o powierzchni około 15 tysięcy km kwadratowych, który słynie z niezwykłej bioróżnorodności i z jednego z najbardziej niezwykłych spektakli natury. W porze suchej, na rozległej równinie, odbywa się bowiem migracja milionów zwierząt kopytnych, takich jak antylopy, gnu, zebry, gazele czy bawoły. Poza tym żyją tu żyrafy, słonie, nosorożce oraz liczne drapieżniki. Wiele milionów lat temu Madagaskar oderwał się od czarnego lądu i stał się czwartą pod względem wielkości wyspą na świecie. W zupełnej izolacji od afrykańskiego kontynentu zaczęły się tu wykształcać unikalna flora i fauna. Dlatego też dziś Madagaskar jest jednym z najważniejszych obszarów endemicznych na świecie. Oznacza to, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie występuje naturalnie w żadnym innym miejscu na świecie. Szacuje się, że ponad 90% ssaków i gadów na wyspie to endemity. Można tutaj zobaczyć m.in. wiele gatunków lemurów, na czele z najbardziej rozpoznawalnym lemurem katta, a także kameleony, gekony i iguany. Wśród roślin najpopularniejsze są drzewa sandałowe, baobaby i aloesy. Death Valley to płaska dolina otoczona piaskowymi wydmami, która znajduje się w Namibii. Death Valley można przetłumaczyć jako martwe bagno, którego elementem charakterystycznym są suche powykręcane drzewa stojące na popękanym podłożu, które wyglądają jak z innej planety. Skąd wzięły się tu takie drzewa? Otóż około 1000 lat temu teren ten został zalany przez wody wezbranej rzeki i na podmokłym podłożu wyrosły drzewa akacjowe. Klimat stawał się jednak coraz bardziej surowy, a wydmy całkowicie odcięły dopływ wody. W wyniku tego drzewa akacjowe uschły, a spalone słońcem resztki zachowały się do dziś.
Podczas zimy w RPA, która ma miejsce między majem a lipcem, w przybrzeżnych wodach ma miejsce jeden z najbardziej spektakularnych cudów natury. Zimne atlantyckie prądy niosą ze sobą olbrzymie ławice sardynek. Migrują one z chłodniejszych wód wokół przylądka Dobrej Nadziei do cieplejszego Oceanu Indyjskiego, aby złożyć tu ikrę. Pierwszym sygnałem nadciągającej ławicy są delfiny, które patrolują przybrzeżne wody w poszukiwaniu jedzenia. Ogromne ławice, które ciągną się kilometrami, są bowiem łatwym łupem dla drapieżników. Sokotra to największa wyspa na archipelagu Sokotra, który należy do Jemenu. To odizolowany, niezwykły zakątek świata z charakterystycznymi smoczymi drzewami. Wyspa ta oderwała się od kontynentu miliony lat temu, dzięki czemu jest domem dla unikalnej flory i fauny. Wadi Rum to obszar chroniony, który znajduje się w Jordanii. To dolina, która leży wśród skał zbudowanych z granitu i piaskowca. Jest to największa wadi w Jordanii, czyli sucha dolina powstała na terenie pustynnym, która w porze deszczowej wypełnia się wodą. To jeden z najpiękniejszych obszarów pustynnych na świecie, który posłużył jako główna sceneria dla filmów takich jak Marsjanin, Prometeusz czy dwie części Gwiezdnych Wojen. Morze Martwe położone jest na pograniczu Izraela, Palestyny i Jordanii. W rzeczywistości jest bezodpływowym słonym jeziorem, które jest najniżej położonym miejscem na lądzie. Zasolenie Morza Martwego wynosi aż 26% i sprawia, że na jego powierzchni z łatwością unoszą się ludzie, którzy nie umieją pływać. Z powodu wysokiego zasolenia żyją tam tylko niektóre formy bakterii. W Morzu Martwym nie mieszka żadne zwierzę, stąd też wzięła się jego nazwa. Pamukkale to ciągnące się przez prawie 3 km tarasy wapienne zlokalizowane w Turcji. Pamukkale w dosłownym tłumaczeniu oznacza zamek z bawełny. Nazwa ta nawiązuje do wyjątkowego wyglądu tego miejsca. Setki białych wapiennych tarasów, przez które przelewa się woda termalna, tworzy niesamowity widok. Pamukkale z daleka wygląda jak biała plama śniegu na górskim zboczu. Mont Everest to najwyższy szczyt ziemi, który położony jest w Himalajach. Wysokość Mont Everestu jest jednak przedmiotem sporu. Według różnych pomiarów najwyższy szczyt ma bowiem 8844, 8848 lub nawet 8850 metrów nad poziomem morza. Mont Everest tworzy potężny masyw otoczony z trzech stron lodowcami. Wysokość szczytu względem podnóża góry wynosi około 3700 metrów. Mont Everest zaliczany jest do korony Ziemi oraz korony Himalajów. Malediwy to prawie 1200 niewielkich wysepek, osadzonych na 26 koralowych atolach, które leżą na Oceanie Indyjskim. To
egzotyczny świat z lazurową wodą, błękitnymi lagunami, bogatymi rafami koralowymi, palmami kokosowymi oraz białymi plażami. Ponad 80% powierzchni Malediwów położona jest mniej niż 1 metr nad poziomem morza, dlatego wyspy te mogą zniknąć z powierzchni Ziemi w ciągu zaledwie 80 lat ze względu na podnoszący się poziom wód. Park Narodowy Dziangdziadzie jest pierwszym parkiem narodowym w Chinach. Znajdują się w nim niesamowite pionowe formacje skalne z piaskowca, sięgające do 200 metrów, których na terenie parku jest ponad 300. Park zyskał sławę dzięki spektakularnym krajobrazom, które zainspirowały reżysera Jamesa Camerona do stworzenia filmu Avatar. Zatoka Halong położona jest na północy Wietnamu. Zajmuje powierzchnię 1500 km2 i na jej terenie znajduje się 2000 skalistych wysp i wysepek. Większość wysp ma formę wapiennych słupów, które wystają wysoko nad powierzchnię wody. Miejsce to słynie także z licznych grot i jaskiń. Według legendy te niesamowite formacje skalne stworzył smok. Halong znaczy bowiem właśnie zstępujący smok. W Parku Narodowym Kelimutu na wyspie Flores w Indonezji można zobaczyć jeden z najbardziej spektakularnych cudów, jakie ma do zaoferowania natura. Kelimutu oznacza wrzące jezioro i na obszarze Parku Narodowego znajdują się 3 kolorowe wulkaniczne jeziora, które co jakiś czas zmieniają swoją barwę. Raz są błękitne, czasem zielone lub czarne, a kiedy indziej brązowe lub czerwone. Wulkan Bromo to czynny wulkan, który znajduje się na Jawie w Indonezji. Ma wysokość ponad 2300 metrów nad poziomem morza i jest częścią kompleksu wulkanicznego Tengger. Wulkan Bromo wyrasta z kaldery o powierzchni 16 km2, której wiek jest szacowany na około 820 tysięcy lat. Kaldera to zagłębienie powstałe w wyniku erupcji, spowodowane zniszczeniem górnej części wulkanu lub zapadnięciem jego stożka. Wulkan Bromo to najbardziej charakterystyczny wulkan na świecie. Wulkan Ijen położony jest na Jawie w Indonezji. W jego kalderze znajduje się jezioro, które przybiera intensywnie turkusowy kolor. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wypływająca z niego lawa ma kolor niebieski. Wulkan Ijen zawdzięcza to spalaniu gazów siarkowych, które ulatniają się z jego szczelin i zapalają dopiero wtedy, gdy łączą się z powietrzem. To niezwykłe zjawisko można zaobserwować po zmroku. Komodo to wulkaniczna wyspa, która leży na terenie Indonezji. Znana jest przede wszystkim ze względu na żyjący tu endemiczny gatunek warana. Waran z Komodo to największa współcześnie żyjąca jaszczurka na świecie, która może osiągnąć długość 3 metrów.
celu ochrony tego gatunku utworzono Park Narodowy Komodo. Park Narodowy Punaluru leży w Australii Zachodniej. Najpopularniejszą częścią parku jest masyw Bungle Bungle, czyli obszar charakteryzujący się niepowtarzalnymi formacjami skalnymi, które tworzą niezliczone wieżyczki i stożki o stromych zboczach. Te wyjątkowe skały często porównywane są do stogów siana lub wielkich uli. Wielka Rafa Koralowa to największa na świecie rafa koralowa, położona u północno-wschodnich wybrzeży Australii na Morzu Koralowym. Zajmuje powierzchnię przekraczającą 340 tysięcy km kwadratowych, a jej wiek naukowcy szacują na 18 milionów lat, przy czym niektóre części mogą być znacznie starsze. Znajdziemy tu olbrzymie bogactwo morskich zwierząt, bo rafa jest domem dla setek gatunków koralowców, tysięcy gatunków ryb i mięczaków, kilkudziesięciu gatunków wielorybów i delfinów, kilku gatunków żółwi morskich i wielu innych organizmów. Co ciekawe, wielka rafa koralowa jest widoczna z kosmosu i przypomina ogromną białą smugę przecinającą oceaniczny błękit. Jezioro Hillier znajduje się na wyspie Middle, która leży u zachodnich wybrzeży Australii. Ma intensywnie różową barwę, której pochodzenie było zagadką przez wiele lat. Jezioro Hillier utrzymuje bowiem swój różowy odcień przez cały rok, w przeciwieństwie do innych różowych jezior, które regularnie zmieniają kolory w zależności od temperatury. Woda w jeziorze najprawdopodobniej swój intensywny kolor zawdzięcza czerwonemu barwnikowi, który jest wytwarzany przez specjalny rodzaj glonów. Przyczynia się do tego także zasolenie zbiornika wodnego. Antarktyda to kontynent południowy pokryty lodem, którego obszar stanowi około 14 milionów kilometrów kwadratowych. Charakteryzuje się bardzo surowymi warunkami klimatycznymi, niskimi temperaturami oraz silnym wiatrem. Około 98% powierzchni Antarktydy pokrywa polarna czapa lodowa o średniej grubości prawie 2 km. Nie powinien dziwić więc fakt, że najniższa zarejestrowana przez człowieka temperatura naturalnie występująca na Ziemi została odnotowana właśnie na Antarktydzie i wynosiła minus 89,2 stopnia Celsjusza. Na Antarktydzie można zobaczyć zwierzęta, które przystosowały się do życia w ekstremalnych warunkach, takie jak pingwiny, albatrosy czy rybitwy. To już wszystkie cuda natury, które chcieliśmy Wam dziś pokazać. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału Poznaję Kraje, by być na bieżąco z kolejnymi naszymi filmami.